Rozwój technologiczny niesie ze sobą nie tylko szereg nowych możliwości, ale także zagrożeń. Coraz częściej słyszy się o przestępstwach w internecie, których można dokonywać na odległość i bez kontaktu z poszkodowanym. Jednym z nich jest na przykład skimming. Co oznacza ta tajemnicza nazwa? Krótko mówiąc, skimming jest to kopiowanie zawartości paska magnetycznego karty, czy to karta bankomatowa, czy to kredytowa, i wykorzystanie jej do transakcji kolejnych, takiego duplikatu karty, która obciąża prawowitego właściciela. Karty mogą być kopiowane w sklepach, restauracjach, na stacjach benzynowych, właściwie w każdym punkcie, gdzie można dokonywać płatności kartami. Dokonuje tego sprzedawca, który współpracuje z przestępcami lub sam jest na bakier z prawem. Jednak możemy zostać oszukani także wyciągając gotówkę z bankomatu. Zjawisko skimmingu to także skimming bankomatowy, czyli nałożenie na przykład nakładki na takie urządzenie, na bankomat, i skopiowanie nie tylko zawartości paska magnetycznego, ale także pozyskania kodu PIN. Dlatego tak ważne jest, aby uważać podczas pobierania pieniędzy z bankomatu, nie ufać bezgranicznie temu urządzeniu, tylko sprawdzać, czy nie wygląda taki bankomat podejrzanie, czy na przykład nie jest nałożona na niego nakładka, czy klawiatura nie jest podejrzanie nisko opuszczona lub wyżej podniesiona, czy nie jest gdzieś zamontowana kamera, która może nagrać, jaki kod PIN wstukujemy. Niestety to nie koniec cyfrowych zagrożeń. Płacąc za coś w sieci, czy licytując towar na aukcjach internetowych, możemy bowiem natknąć się na tzw. fiszerów, którzy tylko czyhają na nasze poufne dane. Jak działają? Najprościej rozsyłając maile, które udają oficjalne wiadomości od banków. Zazwyczaj zawierają one informacje o rzekomym zdezaktywowaniu konta i konieczności jego ponownego aktywowania. Jak więc się przed tym bronić? Przede wszystkim uważajmy, jak korzystamy z sieci, żeby nie otwierać podejrzanych maili. Banki, aukcje internetowe nie wysyłają do nas maili z prośbą o zalogowanie się, o podanie swoich danych osobowych. Pamiętajmy o tym, żeby chronić swoje dane osobowe przed przestępcami, wypełniać tylko te maile, które rzeczywiście są z pewnego źródła. Jak wynika z policyjnych kartotek, w tym roku na terenie naszego powiatu doszło do 3 oszustw z wykorzystaniem skimmingu. Niestety sprawców nie udało się namierzyć. Jeśli zauważymy coś podejrzanego, pamiętajmy, aby jak najszybciej poinformować o tym policję.